Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z The Sims 4. A dzisiaj przed wami The Sims 4, wyzwanie Albionu, epoka rzymska, jak to w ogóle brzmi, jak nie wiadomo co. Jeżeli chodzi o wyzwanie Albionu, jeżeli nie wiecie, to jest to wyzwanie, które ma nas prowadzić przez historię Wielkiej Brytanii. Ja je troszkę pozmieniałam, ponieważ historię Wielkiej Brytanii tutaj nie przekazuje, ale zachowałem sobie te pewne klimaty, które miała mieć ta seria, żeby był to taki inny vibe, jeśli chodzi o rozgrywkę. Jeżeli nie znacie zasad, to was zapraszam serdecznie do opisu, ponieważ w opisie macie link do oryginalnych zasad, a jeśli nie znacie na tyle dobrze języka angielskiego, to odsyłam was na nasz serwer na Discordzie, ponieważ na serwerze na Discordzie moja administracja przetłumaczyła dla was te pokolenia. Właściwie pierwsze trzy pokolenia Albionu. Tak? Trzy? Tak, myślę, że trzy. I słuchajcie, jest trochę takich informacji na start, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Ja zawsze lubię na start dużo gadać, ale potem już w trakcie staram się was nie męczyć, ponieważ po pierwsze pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę. Ja zauważyłam ostatnio, że serie mają poniżej 1000 łapek w górę. I to jest takie smutne dla mnie, bo zawsze ten 1000 był, więc jeżeli możecie, to pamiętajcie o tym. A tutaj mamy jakąś dziurę taką. O nie, trzeba będzie to zrobić. Pamiętajcie o tym, żeby przewinąć sobie ekran i zostawić tę łapkę. Słuchajcie, kod dalej działa, bo jednak została ta akcja przedłużona, więc nie do marca, ale jeszcze możecie wykorzystywać kody podczas robienia zakupów, czyli kod Scarlett, jeżeli będziecie robić zakupy, jeżeli wpiszecie, to będziecie mogli w ten sposób wesprzeć moją twórczość. Niestety nie jest to żaden kod zniżkowy. Oprócz tego z takich informacji wstępnych, czy to już nie jest taka wstępna informacja, ale słuchajcie, dzisiaj czeka nas kolejne smutne wydarzenie, bo dzisiaj będziemy sobie losować Cornelię. Cornelia przychodzi do kolejnej grupy wiekowej i ja wam od razu powiem, że jeden odcinek Rzymu mi przepadł, bo ja nagrałam odcinki do przodu, ale ja jestem bardzo zdolna i mam bardzo duży bałagan w plikach i usunęłam sobie ten odcinek, więc poniekąd będę go nagrywać od nowa. Natomiast nie cofałam zapisu, tylko startujemy w miejscu, w którym to wszystko było mniej więcej ostatnio, także dzisiaj sobie rozlosujemy Cornelię i wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze będziemy sobie rozlosowywać Achillesa, bo nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, w tym wyzwaniu mam coś takiego jak kostkę i za każdym razem, kiedy Sim przychodzi do następnej grupy wiekowej, losujemy, czy faktycznie do tej grupy przejdzie, czy go pożegnamy z naszej opowieści, więc trzymajcie mocno kciuki, bo ja bardzo bym chciała, żeby Achilles z nami został. No, także jest zabawnie, a jeśli zauważacie, że troszkę dziwnie nagrywam, w sensie, czasami na was zerkam, ale czasami mówię i jakby na was nie zerkam, tylko zerkam w zupełnie inne miejsce i nie wygląda na to, jakbym zerkała na grę, to słuchajcie, dzieje się tak, ponieważ wreszcie mam dwa monitory, więc jeszcze nie jestem jakoś mocno przyzwyczajona do nagrywania z nimi. No i o tym drugim monitorze chciałabym wam opowiedzieć troszeczkę więcej, ponieważ jest to monitor, który dostałam we współpracy z firmą MSI. MSI G255PFE2 wyposażony jest w matrycę IPS, dzięki czemu monitor zapewnia ultraszybki czas reakcji GTG wynoszący 1 milisekundę. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się najlepszym odtworzeniem barw. Niezależnie czy będziemy patrzeć wprost czy pod kątem, obraz nie będzie zamazany, a kolory nie stracą na intensywności. A skoro o kolorach i wyświetlaczu mowa, możemy go dostosować tak, jak uważamy za stosowny. Oczywiście są gotowe tryby: Eko, Film, Biuro, sRGB, ale ja mam swoje upodobania i chyba każdy z was je dobrze zna. Bardzo nie lubię żółtych barw, wiem, że są zdrowsze dla oka, ale wolę, kiedy obraz ma chłodniejszą tonację barwową. Natomiast jeżeli dla was ochrona oczu jest bardzo ważna, a niebieskie światło was męczy, możecie włączyć wbudowaną opcję, która go filtruje. Monitor MSI G255PFE2 posiada odświeżanie 180 Hz, co znacznie usprawnia grę. Obraz jest płynniejszy, a komfort rozgrywki dużo większy. Dużym plusem jest możliwość regulacji pochylenia, opuszczania i podnoszenia czy obrotu, dzięki czemu mogę ustawić monitor w taki sposób, jaki w danym momencie jest mi potrzebny. Kolejnym miłym zaskoczeniem są wbudowane głośniki. Najczęściej gram i montuję ze słuchawkami, ale czasem trzeba sobie od nich odpocząć, więc jestem zadowolona, że nie muszę podpinać do komputera zewnętrznego głośnika. Jak wiecie, przeprowadziłam się, wprawdzie jestem dopiero na etapie remontu mojego gabinetu, ale już teraz wygospodarowałam sobie miejsce do pracy nad filmami dla was. Chciałam zakupić nowy monitor, by poprawić swój komfort, więc ucieszyłam się ze współpracy z firmą MSI i bardzo za nią dziękuję, a wam polecam zapoznać się z monitorem MSI G255PFE2, ponieważ to dobry wybór w przystępnej cenie. I lecimy z tym, jak ja się cieszę, jak ich widzę. Nawet sobie nie wyobrażacie tego. Wkraczanie w nowy etap. W jaki nowy etap wkraczasz? Achilles przechodzi pewien etap, staje się strasznie przylepny i lubi być jak najbliżej swojego ulubionego opiekuna. Kto jest twoim ulubionym opiekunem? Zachowuj się przyjaźnie wobec Sima, Brutus, obejmij. Ojeju, tobie jest zimno, Achilles. Dowcipy nabijaj się z dorosłych. O nie, Achilles, ty mój biedny.
słodziaków. W ogóle patrzcie, jakie on ma niskie towarzystwo. O nie. Achilles. Obejmij czule Achillesa. A w sensie bardziej Achilles ciebie, Brutusie, obejmie czule. Myślę sobie, że z tego wszystkiego, jeżeli chodzi o Albion Rzymski, to najlepiej wyszedł właśnie Brutus, ponieważ on... W sensie, pamiętam, że go niespecjalnie lubiliście przez te jego zachowania, że on był bardzo taki, jeśli chodzi o Kato, nie zaborczy, tylko zazdrosny, o może w ten sposób. Natomiast to wszystko się troszkę pozmieniało tutaj, ponieważ od momentu, kiedy Brutus, jak wiecie, skrzywdził Kato i tam była taka gruba akcja związana z Sirdanem, no to właśnie... Troszkę mu się to pozmieniało, troszkę pozmieniały mu się te priorytety i stał się bardziej taki wyciszony. Myślę, że wyciszony to jest takie dobre tutaj słowo. A ty się chcesz bawić z córeczką, więc chodź tutaj, obejmij czule i bardzo proszę, zabawne. Nie, gdzie jest ta interakcja baw się, bo ja nigdy jej nie mogę znaleźć. Aktywności fiszki, o, jest, baw się. No, także tak, o, opryskasz tutaj przeciwko... O, jak słodziutko, przeciwko potworom i połóż Achillesa spać. No, wypadałoby się trochę tutaj pozajmować i tak sobie pomyślałam właśnie, że to będzie takim dobrym rozwiązaniem. Co tutaj się dzieje? Co to jest? Okej, jakiś krzak to jest? Tak, to jest ten krzak. A to ja go przeniosę, żeby tutaj nie było, że dziecko zaraz przy krzaku siedzi. Nie skasowała ci interakcja? Nie skasowała. Także właśnie Brutus stał się bardziej... No to źle brzmi, normalny. Ale wiecie, no nie jest taki nastawiony negatywnie i wiele rzeczy sobie przemyślał. Dodatkowo, jak wiecie, Brutus zaczął nawiązywać nić porozumienia ze swoją siostrą Apią, której to wybaczył właśnie, że jednak ma to dziecko z Magnusem. W sensie on nie wie, że to jest dziecko z Magnusem, bo o tym, że to jest dziecko Magnusa, to wie tylko i wyłącznie Kato i Apia. Ale no już nie oskarża tam o wszystkie najgorsze rzeczy tego świata Kato tak naprawdę. Wypłacz się, utul do snu Achillesa, bądź miłym tatą i go po prostu utul do snu, bo ty bardzo chciałeś być tatą. Jedyne co tutaj mamy z takich przykrych rzeczy, jeśli chodzi o tę rodzinę, to to, że kostka nie jest zbyt dla nich łaskawa, ponieważ z szóstki dzieci, które mieli, została im tylko i wyłącznie trójka. A za chwilę jeszcze przejdziemy do Api, bo ja nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku wy widzieliście finalny wygląd Apiusa, przepraszam. Ale wydaje mi się, że nie widzieliście, a chciałabym wam go pokazać, bo ten wygląd robiłam w tym odcinku, który niestety straciłam. Nic na to nie poradzę. Niestety jest to odcinek stracony. Dobra, Brutusie, ty będziesz miłym Brutusem i przygotujesz jedzenie. O, weź resztki. Nie wiesz żadnych resztek, Brutus. Możesz wyrzucić zepsute jedzenie, żebyś był bardziej taki... No, pomocny w domu i przygotuj jajecznicę wiejską. Flawciu, czy ty już się pobawiłaś ze swoim purchlakiem Kornelką? Kornelka potrzebuje toalety. W ogóle wszystkie te dzieci potrzebują toalety. Czekaj. Kornelka, ty sobie sama będziesz... O, nie możesz sobie, bo nie masz umiejętności z nocnika. No to ucz ją. Bo chyba potem możemy przełożyć purchlaczka, w sensie kazać mu samemu się załatwiać. I myślę, że to będzie najlepsze. Halo? Ucz Kornelcie. Kornela! Idź robić kupę. Nie patrz takim wzrokiem. Sio! Do nocnika, inaczej ci zrobię zdjęcie kompromitujące. Halo? Czemu nie robisz kupy? Pomoc nocnikiem, Flawia. No, myślałam, że jest źle ten nocnik położony, ale to nie byłoby opcji, żeby był źle położony. Ty już zjadłeś. Aha, ty już jesz. To ty się tak szybko wyrobiłeś. No ale dobra, pójdziesz spać. Ciebie zostawiamy. Tutaj mamy ciebie, purchlaczku. To ty daj się nakarmić, opieka nad dzieckiem. Nie, tutaj jest właśnie. Użyj pieluszki. Użyj. Płacz płaczem, ale użyj sobie pieluszki i ty sobie zrób pierdzioszkę, pocałuj, podnieś malutkiego.
Czy ty jesteś w stanie tutaj zejść sobie po te jedzenie sama? Nie jesteś w stanie, to czekaj, Brutusie. Brutus, wróć. Córka nie jest w stanie sama zejść, to ty ją podniesiesz. Ty za to będziesz przewijać Krzysztofa. Jakie imię Krzysztof? A właśnie, bo wy mi podawaliście imiona dla tych dzieci. Podawaliście mi. A ty co robisz? Aha, ty w ogóle... A, czekaj, bo ty do szkoły idziesz. Podawaliście mi imiona, to zaraz będziemy ich nazywać tak, jak powinniśmy ich nazywać. Zaraz się tym zajmiemy, tylko chciałam te dzieci ogarnąć, żeby nie były takie samotne. I tutaj zrobisz jeszcze karm piersią, a później będziesz Krzysztofa wsadzać do łóżka. Ty natomiast zejdziesz z małą tutaj, Kornelką, i posadź Kornelię. O, fruwający talerz! A jak słodko. Tylko ciekawe, kto tutaj w żałobie 6 godzin utrata przyjaciela... Pewnie znowu Kato wyeliminował przyjaciela Brutusa. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Biedny Nubu, ej, ja to jestem straszną matką Simową. Dobra, idę sobie teraz zobaczyć, co za imiona zaproponowaliście, jeśli chodzi o purchlaczki. I jeśli chodzi o imiona, to tutaj największość właśnie podbliźniaków. My zostaliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie z Krzysztofem, więc zostaje nam tylko zmienić imię Krzysztofa. I tutaj chyba to mamy w poleceniach Sima. Ustaw wiek, zarządzaj Simem, zmień nazwę Sima, no to lecimy tutaj Remusem go nazwiemy. Remus. O, Remus. Tak. Także... No przykro mi, że zepsułam wam zabawę, bo tych imion było więcej. No ale gra działa sobie jak chce. Obściskuj się z tą osobą. A ty nie miałeś córki posadzić? Posadź Kornelię, bo Kornelia musi sobie zjeść. Ty sobie idź tutaj się zdrzemnąć, czy coś w tym stylu. Kornelka sama sobie... A, Kornelka, bo my jeszcze nie wiemy, czy ty z nami zostaniesz tutaj. Mogą być twoje ostatnie rzymskie chwile. Nie, dobra, nie śmieję się. W sensie mnie to bawi, bo mieliśmy dyskusję na temat tej kostki, nie? Czy ona jest dobra, czy nie? Ale jednak większość się zgadza, że pomimo, że nas denerwuje to, jak ona czasami nam te wszystkie plany miesza, to jednak... Jest coś takiego, że to jest zawsze emocje, zawsze są duże emocje dotyczące właśnie tego, co będzie dalej. No ale prawda jest taka, że co by nie mówić, jeżeli chodzi o zadania epoki rzymskiej, to rzymską żonę mamy mniej więcej wykonaną, jeśli chodzi o ilość dzieci. Pozostałoby nam tu tylko i wyłącznie nauczyć Flawię gotowania, z tego co pamiętam. I chyba jeszcze jakaś umiejętność była, którą powinna rzymska żona posiadać. Ty masz gotowanie na 4, a powinnaś mieć gotowanie na 10, więc tu sobie czytasz, a ja przechodzę do kostki, żeby zobaczyć, czy Kornelia z nami zostanie. I witamy naszą ulubioną kostkę. Kostko, kostko, powiedz nam, czy Kornelia przychodzi do kolejnej grupy wiekowej. Przechodzi! Ale to 2 to jest tak blisko tej jedynki, że już mnie ścisnęło. Już mnie ścisnęło w sercu, że jednak te, no nie będzie tych urodzin. Kurki, ja wiem, że wy jesteście zmęczone. Wiem. Ale zaraz, zaraz będziemy to ogarniać. Właśnie wbiłam tutaj, bo dawno nie graliśmy Brutusem, tylko cały czas graliśmy Kato, bo jak wam mówiłam, było za dużo tutaj dzieci. Ale że dzieci już są podrośnięte, to już nie jest to dla mnie takie denerwujące, żeby tutaj wchodzić. A ty, moja droga, Nie, zarządzaj Simem, zmień płeć, nie, ustaw wiek i ty, moja droga, lecisz w... Ty jesteś już todlerem, to lecisz w dziecko. Ciesz się, urodzinki! Urodzinki! Brutus! Brutus, bo ci zwierzęta płaczą i mówią, że one nie chcą... O Jezu, też bym nie chciała być z tobą, Brutus! Spójrzcie na tę krowę! Brutus! Ja wiem, że to moja wina, ale oczywiście będę mówić, że to twoja... Uzupełni karmę, uzupełni... O! Preriową uzupełnisz. A to co? O, a to jest Juliusz, którym... O, jak ty się bardzo lubisz ze swoim Juliuszem. Powiedz mu dowcip i wyszczotkuj sierść. I tutaj zrobisz, rozrzuć karmę w okolicy i zbierz jajka. Młoda, urodzinujesz się? Jest! Kornelia zmieniła grupę wiekową. Kornelia, ty będziesz artystyczna, wiesz? Bo to jest coś, co zawsze daje Simom, jak nie wiem, co dać Simom. Naprawdę. Kiedy nie wiem, jakie cechy wybrać Simom, to zawsze lecą te artystyczne. Ale uwielbia naturę możesz mieć. O.
Bardzo proszę. Jaka z ciebie słodka blondyneczka. I zaraz przejdziemy do przerabiania jej, tylko najpierw bym chciała, żeby Brutus wypełnił te wszystkie polecenia, które ma zrobić, ponieważ inaczej będzie dosyć ciężko z tym. W sensie, wiecie, będę musiała od nowa to wszystko wybierać, więc najpierw niech on sobie to zrobi, a ty w tym czasie pójdziesz... Jak to? Zabierają mi krówkę? Nie, przecież my teraz ją robimy, ogarniamy kwestię kurki. No i tutaj pójdziesz potem pielęgnować. A, ty jesteś... Zdobywaj przyjaciół, mój drogi Achillesie. Jeżeli mylę imiona dzieci, to was przepraszam, ale jak wiecie, u mnie z tym bywa różnie, a ty miałeś postarać się zasnąć. Śpi, purchle! Wszystkie zwierzęta mi odchodzą, dziecko płacze. Teraz powinien być challenge, czy uda mi się naprawić te wszystkie błędy i zaniedbania. Ale to jest takie trochę przykre, że wiecie, nie działa to tak, że one jakby same o siebie też dbają, te zwierzęta, bo... Jakby to powiedzieć... No nie zawsze człowiek jest na tym zapisie. Jak jest, nie jest na tym zapisie, no to dobrze by było, żeby te zwierzęta jednak... No... same też o siebie dbały, a nie, że ja tutaj wchodzę i potem jest taka Sodoma i Gomora. Ty jesteś nakarmiony wspaniale dobrze. O, masz jajko z możliwością wyklucia. O, jak super. I ile ty masz winia? Czy tutaj? Jajko z możliwością wyklucia 6, a my mamy 7 piskląt. No to nie będziemy przesadzać. I mamy tutaj 12 normalnych jajek, to 12 jajek idzie do sprzedania i to idzie do sprzedania. I ty potem pójdziesz, mój drogi, tu i będziesz sobie ewoluować. Ewoluuj. Ciekawe, ile ja mam w ogóle tych rzeczy tutaj dużo do... Ej, tu jest chyba dużo rzeczy do ewoluowania. Bardzo dużo. Odchwaszczaj teren. Zbierz plon ananasy. Nie, sprzedaj wszystko. Żaden zbieranie plonów, po prostu sprzedaj wszystko. I czy ty nie powinieneś tego podlać? W ogóle ja nie wiem, jakoś mam wrażenie, że dawniej dużo częściej trzeba było podlewać te rośliny. No chyba, że to przez te deszcze, że jak są deszcze, to nie trzeba. A ty czemu jesteś przestraszony? Aha, bo widzisz baga ubraniowego Brutusa. No też bym była przestraszona. Rzymska żono. Obciskiwaniem, ale chodź tutaj teraz posprzątać. I ty najlepiej się nauczysz gotowania poprzez gotowanie, więc moja droga, wyrzuć zepsute jedzenie. A to Brutus miał przecież zrobić, nie zrobił tego? O, ten Brutus. A czemu mam 2 razy tosty francuskie? Bez laktozy? A jajka na toście, chodź. Czemu nie robisz? Wyrzuć zepsute jedzenie, idź, ogarnij tą lodówkę, no właśnie. Aha, okej, dobra, bo to już jest pora obiadu. Dobra, już łapię, co się stało. No to zrób makaron z mieloną wieprzowiną, cokolwiek, żebyś po prostu sobie rozwijała tutaj te umiejętności kulinarne, no bo Simom to najwięcej wbija się w momencie, kiedy oni faktycznie gotują. A ty co? A ty sobie tutaj robisz i musisz jeszcze... I witam was w Modyfikuj, Stwórz Sima. Cornelia, moi drodzy, nie wygląda na razie za pięknie, ponieważ ma jakiś makijaż, ale jak go jej ściągniemy, to już zdecydowanie inna dziewczyna. Od razu mogę wam powiedzieć, że ma bardzo dużo po swojej mamie, w sensie... Znaczy może nie bardzo dużo, ale usta i chyba oczy, kształt oczu, ponieważ kolor oczu ma po tacie. Wygląda naprawdę całkiem uroczo i teraz sobie ją delikatnie przerobię, prawdopodobnie na któryś z moich ulubionych skinów dla dzieci, bo to jest ten albo ten. Ja nie lubię, jak te skiny za mocno też te dzieci zmieniają, bo od razu mi się to kojarzy. Nie wiem, czy znacie te memy z tymi Sisi alfa dzieciami na Reddicie. Jeśli nie, to polecam wam się zapoznać, bo to jest hit. Więc ja nie lubię, kiedy jest aż tak mocna ingerencja w samą twarz dzieci, bo nie lubię, kiedy one wyglądają jak takie stare, maleńkie, więc chciałabym, żeby bardziej dzieci były dziećmi. Nie zawsze mi to oczywiście wychodzi, bo w Simsach jest to ciężko zrobić, ale mimo wszystko, no jakoś tak staram się to wypośrodkować i szukamy jakichś takich normalnych rzęs, żeby też nie były nie wiadomo jakie długie, więc u mnie te najczęściej się sprawdzają najlepiej. Jeśli chodzi o fryzurkę, to nawet nie wiem, czy bym jej jakieś grzywki nie dała albo coś takiego... Wiecie, też nie przesadzałabym. Jakieś spinki to chyba nie bardzo.
Ale grzywka, żadnej Simce nie daje grzywki, więc może ona powinna mieć grzywkę, ja nie wiem, ja mam jakiś trend do grzywek, ja przepraszam wszystkich, którzy mają grzywki, ja wiem, że grzywki są ogólnie chyba są modne i mnóstwo osób zawsze mi mówi, że powinna mieć grzywkę, bo mam dosyć wysokie czoło, natomiast ja nie lubię grzywek bardzo, więc tak, no mam coś takiego z tym. Nie wiem, jakoś się zraziłam do grzywek. Ale może dlatego, że ogrzywki, ej nie, dobra, nie powinnam takich rzeczy mówić. Ale w sumie to jest prawda, no, że ogrzywkę trzeba bardzo dbać, ponieważ, no jak macie grzywkę, no to właściwie chyba grzywkę trzeba codziennie myć. No bo jednak to jest coś takiego, gdzie, nie wiem, jest wiatr, przeczesujecie, wiecie, cały czas dotykacie palcami, więc... No jest z tym, tak, że możecie mieć całą głowę super piękną, idealną, ale grzywka, no, jak byłam młodsza i była moda na emo, więc na pewno każdy, te wszystkie fryzury na bok ścinane, to też miałam taką pseudogrzywkę i też ją właśnie codziennie myłam przez to. No bo to się nie dało inaczej z tym. Także jak coś, to żaden pojazd, tylko że no, wymaga dosyć więcej uwagi i też układania w moim wypadku to było. Zresztą ja i tak ogólnie w głowę muszę codziennie myć, bo jak nie myję codziennie, to wygląda jakbym przez miesiąc nie była. O Jezu, także ja w ogóle jak słyszę, że ktoś nie musi tak co dwa dni lub codziennie myć, to mam taki, o mój Boże. To się tak da? No ale tak, słyszałam, że tak jest. Dobra, może damy jej taką sukienkę. No myślę, że Cornelia wygląda już całkiem dobrze. No nie jest to rzymskie wdzianko, jeżeli chodzi o ubranie, ale nie mam tutaj za dużego wyboru. Nie znalazłam jeszcze na CC rzeczy, które byłyby dla mnie satysfakcjonujące, jeśli o to chodzi. Coś tam jest, ale nie jest to zbyt dobrej jakości, więc z dwojga złego wolę już ją tak ubrać. No i wygląda tak, moi drodzy. Ma taką fryzurkę na bok, oczy ma po tacie. No myślę, że jest całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o pozostałe stroje, to jest właściwie kopia tego, który ma teraz tutaj na sobie, oprócz tego oficjalnego. Ale tutaj w tym zimowym, w tym codziennym ma dokładnie to samo, bo jak wiecie, ja tak średnio lubię się z tym wszystkim bawić. Potwierdzamy i lecimy dalej. Lecimy dalej, ponieważ to nie jest jedyny wątek, który dzisiaj będzie. A, no wiem, co ja wam muszę pokazać. No ja muszę wam pokazać tutaj rezydencję Serpeny, ponieważ w tamtym odcinku też pokazywałam tę rezydencję Serpeny. W sensie, jak ją zaczęłam budować, a teraz macie wersję finalną, w sensie jeszcze nie do końca taką finalną, ale już prawie taką zakończoną, tylko widzę, że Serpena masz pochmurną pogodę, a ja bardzo chcę w takim świetle normalnym to pokazać, ponieważ, moi drodzy, tak prezentuje się willa Serpeny i jej koleżanki Octavii. Tylko jeszcze tutaj nie mam do końca tych kwiatów zrobionych, bo ostatnio miałam bardzo dużo budowy, bo nie dość, że budowałam na live'ie dla was budynek, w sensie nie dla was, ale tak w ramach... Kto był na live, ten wie, live jest dostępny. To jeszcze robię teraz dom tych magów, więc było bardzo dużo budowy, więc nie wszystko zdołałam zrobić. Ale słuchajcie, no on jest bardzo prostej bryły, nie jest jakiś wyszukany i wykwintny i nie wiadomo jak ładny. Jest to dom, który budowałam centralnie na szybko, ale myślę, że do dziewczyn pasuje. To jest taki, no dom, w którym one... pracują, że tak to nazwę. Nie będę mówić dosadnie, bo wiecie, jak jest tutaj z algorytmem YouTube'a, więc ja wielu rzeczy nie mogę mówić, niestety, ale wiem, że wszystko sobie dopowiecie, domyślacie się, o co chodzi i nie muszę tego zaznaczać tutaj tak mocno. Także tak. I cóż, jeśli chodzi o pomieszczenia, to już wam pokazuję. Tutaj jest pokój Octavii. Octavii na razie tutaj nie ma, bo jak wiecie, Octavia znajduje się u Kato. Kato sobie z nią siedzi, przynajmniej na chwilę. No ale tak prezentuje się miejsce Octavii. Tutaj mamy taką kuchnię zwykłą, najprostszą. Do tego powinniśmy mieć gdzieś tutaj chyba toaletę. Gdzie ja toaletę zrobiłam? Bo ja nie zrobiłam dziewczynom toalety. No brawo ja. To muszę gdzieś toaletę im umieścić jeszcze. Ale jak mówię, to jeszcze nie jest super skończone, a na samym piętrze jest pokój Serpeny, więc Serpena sobie... O, Serpena, bo coś tutaj się zbagowało. Ja chciałam ludziom pokazać, jak żyjesz, a cały twój dom się zbagował, no widzisz? Ale to klasyk jest zawsze, te fryzy, gzymsy i te sprawy. One lubią mnie denerwować. One sobie chyba za takie główne zadanie wzięły, żeby mnie denerwować. No i tutaj jest pokój Serpeny. Ja myślę, że bardzo do Serpeny pasuje. Jest taki, no, serpenowy. I tutaj mamy oczywiście takie rzeźby, mnóstwo takiego koloru, ponieważ kolor dlatego, że jak wiecie, Willi Kato jest biel, takie...
bardzo jest elegancka ta willa, a tutaj chciałam dodać właśnie tej wyrazistości tego wszystkiego, więc prezentuje się to tak. No jeśli chodzi o sam budynek, to też go inspirowałam Assassinem Odyssey, w którego grałam całkiem niedawno, więc stąd też te wszystkie kwiaty, schody, pięterka, balkoniki, inne tego typu dziwne rzeczy. Także tak, no a Serpenna sobie tutaj żyje, jak widzicie, ona się z Oktawią bardzo przyjaźni, one są bardzo blisko, więc Kato wiedział, co robi, biorąc sobie do siebie Oktawię na ten czas, no a Serpenna tutaj została i my właśnie, o, z Magnusem bardzo się nie lubi Serpenna, a my właśnie, o Jezu, to wygląda jakby takie, nie wiem, jakiś ten materiał tutaj, ja nie wiem, te mody alfa, bo to jest alfa kiecka. Lecimy sobie, słuchajcie, do postumiusów, ponieważ tutaj chciałabym wam pokazać, jak prezentuje się Appius, więc edytuj, dodawaj, bla bla, pierdu, pierdu. I moi drodzy, lecimy sobie do Appiusa, a Appius prezentuje się tak. To jest po prostu Magnus 2.0, w sensie na razie to on jeszcze nie ma jakiegoś zarostu, krótszych włosów, ale być może mu zrobimy, natomiast Magnus miał jeszcze tutaj taki zarost. I uwierzcie mi, to jest taka kopia ojca, w sensie no nie idealna, ale jednak no... Kato nie musi pytać, Kato nie musi pytać, a wie, że to jest jego brat. Natomiast potwierdzamy sobie i wejdziemy sobie na chwilę do postumiusów już tak na koniec tego dzisiejszego odcinka. Ojejku, ty się już zestarzałaś! O, tu też musimy wejść i ich ogarnąć. Wchodzimy sobie do, moi drodzy, postumiusów. Pytał się mnie ktoś o postarzanie, ale nie pamiętam kogo, chyba Flory. W sensie jakby ktoś miał nie iść do następnej grupy wiekowej, ale wydaje mi się, że wszystkie chyba etapy Flory były pokazane w sensie losowania. A jeśli nie i coś losowałam prywatnie, to tak czy siak, słuchajcie, ja zawsze robię te losowania. Wiem, że niektórzy od razu mogą sobie myśleć, a czy to ona na pewno mówi prawdę, czemu ty nie masz stroju sportowego, przecież miałeś zrobiony strój sportowy. Że mogą być takie pytania, że czy na pewno i czy na pewno, no uwierzcie mi, ja jeżeli chodzi o to nie kłamię, bo mnóstwo bardzo lubianych przeze mnie postaci, które fabularnie to była top dziesiątka. No niestety pożegnały się z moją rozgrywką, także tak. Appia, chodź tutaj, bo nie wiem, czy widzicie, ja wam muszę to tutaj wyjaśnić, bo to się działo na poprzednim odcinku, ponieważ Appia poczuła z Oktawią co do takie zauroczenie względem siebie. Bo jak wiedzieliście w poprzednim odcinku, to jest takie kurcze spoilerowe przez to, że usunęłam sobie tamtą rozgrywkę, w poprzednim odcinku, no Oktawia wyraźnie dawała Appi znać, że Appia, ty się szanuj, bo ten... O, co ty chcesz? Że Appia, ty się szanuj, bo ten Kato nie jest dla ciebie zbyt miły. Kato to taka wredna jędza jest, nie? No i Appia troszeczkę wzięła sobie to do serca, bo no to jest racja, a ty sobie kontynuuj ten pierścionek. No i dziewczyny tak od słowa do słowa, od flirtu do flirtu, no nawiązał się między nimi taki romansik, więc ja nie wiem, czy Kato byłby z tego zadowolony, że typiara, którą sobie wziął tutaj... Jak widzicie, zainteresowana jest Appią. Nie wiem, czy to jest taki romansik na zasadzie, że coś więcej by z tego wyszło, bo jednak Oktawia, wiecie, jaki ma zawód. Natomiast tutaj między dziewczynami no, jest jakieś uczucie i żeby to było tak super dobrze pokazane, no to tutaj sobie troszkę poflirtujemy, wręczej róże i bardzo proszę z romantycznych, moja droga, intymność barabara. Także tak, to się działo w poprzednim odcinku, ale spokojnie, to nie było jakieś nie wiadomo co, to też wychodziło właśnie z takich rozmów zwykłych między dziewczynami, że one zaczęły się do siebie zbliżać i tyle no. I myślę, że to już nawet w poprzednim odcinku było widać. Ty to sprzedaj, Kato. Bo nawet ktoś tam pisał, że shipuje Appię i Oktawię. I przyznam się wam, że tworząc Oktawię wcale o tym nie pomyślałam, ale teraz jak sobie tak pomyślę, to one tak pasują, bo Appia, ona jest bardzo... Ona ogólnie była bi. Z tego co pamiętam. Była stworzona, że interesują ją mężczyźni i kobiety i ona troszeczkę do tej Flawii też jakiś taki flircik miała, niby się przyjaźniły, niby coś, ale jednak coś było między dziewczynami. No i tak mi się wydaje, że po tych wszystkich smutnych przeżyciach, jakie miała ze strony też męskiej, to ona mogłaby chcieć spróbować coś z kobietami. No bo jednak, no Kato Postumius i nigdy nie spojrzy na nią tak, jak ona by chciała, żeby spojrzał. Szepcz uwodzicielsko, Appia. No ale dziewczyny mi tak do siebie pasują. No mega. Także Oktawia nawet nie wie, że znalazła
sobie dosyć ciekawą towarzyszkę, a ta chodzi cały czas mi w tym stroju tego niedźwiedzia. Tak mnie to denerwuje. No przybierałabym ją, ale trochę mi szkoda na to czasu, będąc szczerą. No bo ona i tak będzie chciała wracać. Także Kato, Oktawia, chodź tutaj, przebierz się w swoją suknię i powiedz Api, że... Że słuchaj, Apia, tylko stąd się uwolnię i będzie okej. Okay. A Kato zdradzany lubi intymność, może lubić. Och, Kato! No ale dobrze mu tak, bo on jest bardzo niemiły w stosunku do Api. Cały czas na nią krzyczy, cały czas ma do niej jakiś problem. Apia już nie ma zbyt dobrych relacji z Kato. Zresztą nie wiem, czy to tutaj będziecie widzieć, dom. No spójrzcie, no, no oni się już nawet nie przyjaźnią. To już nawet przyjaźni między nimi nie ma. Ale to też jest tak, no bo Apia jednak... jakby to nazwać... No jednak... Zawiodła też zaufanie Kato, bo to też nie jest w jedną stronę, nie? To działa w dwie strony. Ona zawiodła jego zaufanie, on teraz nie jest zbyt dobrym człowiekiem. Przydziel zadanie, przyrządź posiłek na przyjęcie. No cóż. Kato nie mówił, że Oktawia ma być wierna. A poza tym, drodzy moi, Rzym, jesteśmy w Rzymie. Kato, zrobiłeś już kolejną rzecz, bo ty zarabiasz teraz na tej biżuterii. 147? Coś ci nie wyszło? Nie no, jakoś wspaniała. To zrób losową biżuterię. Ale jak ty będziesz 147, a ja będę płacić 300 za losową biżuterię, to my nie zarobimy dużo pieniędzy, wiesz, Kato? Nie sądzę, żeby coś tutaj było. Także tak, od takiego... A, pieszanuj się po miłość. A ty chodź tutaj. Apiusie, bo co do ciebie też jest sprawa. Kato, chodź tu. Bo słuchajcie, jeśli chodzi o Apiusa, to tutaj kwestia jest taka, że Apius jest zafascynowany swoim starszym bratem, którego nie uznaje za starszego brata, ale trochę jakby za swojego ojca. No bo wiecie, że Kato się Apiusem zajmował, nie? I Apiusem zajmowała się też Marcela. Ty w ogóle chodź tutaj z Oktawią sobie porozmawiaj, opowiedz niewiarygodną historię. Także tak, i Apius ma bardzo fajną aspirację, ponieważ Apius chce zajmować się tym, co jego brat i co ojciec Kato. Kato oczywiście wie o tym. O, kryzys wieku średniego, potrzeba osiągnięcia sukcesu. Kato oczywiście wie o tym. I dawny Kato być może niespecjalnie byłby zadowolony i niespecjalnie chciałby to zrobić, ale aktualny Kato uważa, że jest to dobry pomysł, ponieważ no, Apius nie jest oficjalnie uznany bratem Kato, więc Apiusowi nie przysługuje żaden majątek, no ale Kato powiedział, że będzie się tym Apiusem zajmować, więc będzie to robił. Będzie to robił. A ty chodź tutaj, Flora, zapomniana przez ojca. Zamiast tobą to się zajmuje Kato Apiusem. I tutaj to gdzieś powinno być chyba w przyjaznych pasje. Prysz mózgu, zaproponuj trening. Apiusie, idziemy trenować. Twoje zdolności. No chodź, chodź. Ćwicz sparring. A ty sobie troszkę porozmawiaj, poproś o huśtanie, zapytaj jak minął dzień, bo tobie też jest szkoda, Flory, która się ubrała w niedźwiedzia. No i patrzcie. Mentorowanie, przynajmniej ma komu mentorować. Oho, ukończone, więc Kato, idziesz troszkę sobie swoje mięśnie powiększyć, podnoszenie ciężaru, bo mam wrażenie, że ty mi trochę schudłeś, jeśli chodzi o mięśnie. Chodź tu, Kato. Bo musisz się czegoś dowiedzieć. A to będzie najlepszy sposób na to, żebyś się dowiedział tego, czego masz się dowiedzieć. Chodź, chodź, bardzo proszę. Dowiesz się, że twoja służąca ma romans z twoją towarzyszką. Jakieś reakcje? Jakieś... O nie! W sensie zazdrości nie oczekuję po tobie, ale cokolwiek. Ej, dziewczyny, bo tu zero reakcji. Patrz, ja ze simku imieniu Flavia Felix. No ja mówię, tej Api Flavia nie przeszła. Chodź, zrób tutaj z podłych złośliwość, obraź ją, że no nie po to ci płaci, żebyś takie rzeczy robiła.
A ty chodź mu powiedz, że jest wredny, podły i ogólnie nie jest ci wcale przykro, bo wiesz dobrze, że tobą się zainteresował dlatego, że jesteś koleżanką Serpeny i żeby zrobić trochę Serpenie na złość, a nie, że coś innego. I chodź tutaj, podejdź i powiedz, że ty nie będziesz tutaj siedzieć, a gorzej z tobą, Apia, bo ty powinnaś też tutaj porozmawiać. Apia, możesz, nie śpi. Nie, podejdź tutaj. Ty tutaj, Apie, bardziej będziesz męczył. Kłóć się o metody wychowawcze. Kłóć się. Kłóć się o muzykę. I ty mu zrób z podłych. Odejdź. O, idealnie. A czy ty nie miałeś sobie pójść? A nie być świadkiem tego? Chociaż wiesz co, w sumie jak tak słyszysz, jak on na nią krzyczy, to możesz jej pomóc i z podłych skutni spław go. I tutaj z podłych złośliwość, wykrzycz, wręcz zakazany prezent, krytykuj. O, krytykuj techniki Barabara. Pięknie, a ty z podłych odejść miałaś, odejść. I chodź, odchodzisz, Apian, bo tak, moi drodzy, pod wpływem słów Oktawii, pod wpływem wydarzeń, które miały tutaj miejsce, pod wpływem zauroczenia Oktawią, Apia postanowiła, że nie będzie tutaj siedziała, nie będzie służącą Kato do końca swoich dni. Ona bierze życie w swoje ręce i koniec, no nie będzie tutaj siedziała. I teraz pewnie od razu macie sprawę związaną z Apiusem, no bo przecież Apius tutaj jest. No, Apius chce zostać. Apius chce zostać, a Kato, jak powiedział, dla niego Apius zawsze będzie mieć tutaj miejsce. On tego nie cofnął, więc Apius z nami zostaje. A Apia zacznie, przynajmniej ma taką nadzieję, że zacznie nowe życie. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja się cieszę bardzo, bo ja uważam, że ona miała bardzo smutne życie z Kato tutaj w tej chacie. Naprawdę mega smutne, bo Kato, ojej, ona cały czas jakieś żywiła nadzieję, niby nie, ale tak naprawdę wiadomo, że tak. No i dobra, skoro Apia odeszła i zostawiła tam Apiusa na jego własne życzenie, on już jest duży, przypominam, a Kato nie cofnął mu tego, że mieszka z nim, no bo to jest jednak jego brat i Kato jakieś tam, no może nie wygląda na ten moment, ale miał jakieś tam zasady. No to Apius tutaj zostaje z Kato, który to Kato ćwiczy Apiusa na gladiatora. A jeśli chodzi o Oktawię, no to Oktawia po prostu wraca do siebie, więc lecimy do zarządzania, przenoszenia Tartosa. I moi drodzy, lecimy tutaj do Postumiusów. Bardzo proszę, Oktawia, lecisz tutaj. I Kato został tylko i wyłącznie z córką i swoim bratem. I jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście zapraszam was na kolejne odcinki na moim kanale. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko i cześć!